Nigdy się odpowiedzi takiej nie spodziewał podkomorze. Właśnie swój kieliszek nalewał, gdy zuchwalstwem hrabiego, rażony jak grobem, oparłszy się o kielich butlem nieruchomym, głowę wyciągnął na bok i ucha przyłożył, oczy rozwarł szeroko, usta w pół otworzył. Milczał, lecz kielich w ręku tak potężnie cisnął, że szkło, dźwięknąwszy, pękło, płyn w oczy mu prysnął. Rzekłbyś, iż z winem ognia w duszy się nalało. Tak oblicze spłonęło, tak oko pałało. Zerwał się mówić. Pierwsze słowo niewyraźnie mleł w ustach, aż przez zęby wyleciało: błaźnik, grabiątko, ja cię, to szkrabele, ja cię nauczę, ciebie mores, błaźnie, daj go katu. Względy, urzędy, nudzą, łóżko delikatne, ja cię tu zaraz po tych załośniczkach płatnę. Fora za drzwi, do korda, Tomasz Karabele! Wtem do podkomorzego skoczył przyjaciele, sędzia porwał mu rękę. Stój pan! To rzecz nasza! Mnie tu naprzód wyzwano! Protazy, pałasz! Puszczę go w taniec jako niedźwiadka na kiju. Lecz Tadeusz sędziego wstrzymał. Panie stryj, wielmożny podkomorzy, czyż się państwu godzi wdawać się z tym fiercykiem? Czy tu nie ma młodzi? Na mnie się zdajcie, ja go należycie skarce. A baczyć, panie śmiałku, co wyzywasz starce? Obaczym, czy nie jesteś tak strasznym rycerzem. Rozprawimy się. Jutro plac i broń wybierzemy. Dziś uchodź, póki cały.